dziadostwo. Uważam, że coś takiego powinno być aktualnie standardem. Nie wiem, do czego to służy. Tu się pyrga kierowca. Chyba do tego. No naprawdę, naprawdę w dzisiejszych czasach, w piątce, jeszcze jednak przesuwanie na to pozgredzono silniczka? Przepraszam, odszczekuję wszystko. Hau, hau. Mówię na to pieszczotliwie łechtaczka. To po prostu łechta moje ego. Uwielbiam słodycze, ale ich unikam. Uwielbiam wędliny, ale ich unikam. Uwielbiam piękne młode kobiety, ale one unikają mnie. Jeżdżę w kółko bez żadnego powodu. Czasami poci mi się czoło, ale nikt o tym nie wie. Mam bardzo długi penis. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nowa piątka. Wyobrażacie sobie? Nowa piąteczka. Moim zdaniem bardzo fajne i bardzo ciekawe auto. Akurat to jest wersja bez jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków. Dwulitrowa, 7,5 sekundy do setki. Ale wiecie co? W jakiś dziwny sposób całkiem to wystarcza. Zobaczmy sobie najpierw przód. Więc już jest ten nowy grill, nie tak wielki i gigantyczny jak w siódemce. Moim zdaniem jest spoko, jest ok. Przód auta, jeśli chodzi o mnie, prezentuje się bardzo fajnie. Podobają mi się w ogóle te linie tutaj na masę, które dodają takiego trochę sportowego charakteru. Felgi. Lepsze niż w Ferrari. Dzisiaj oglądałem felgi w Ferrari i były po prostu okropne. Podoba mi się to. Niby nic, ale fajnie to wygląda. Ta piąteczka tutaj w tym miejscu moim zdaniem robi wrażenie. Warto przyjrzeć się koloru tego auta, bo ono w niektórych przypadkach wygląda na czarne. Tak naprawdę jest to granat metalik. No i całkiem spoko. Popatrzmy na tył samochodu. Mamy ukryte rury wydechowe. Teraz w ogóle coś takiego prezentuje nam firma BMW. Czy to fajnie? Chyba nie. Mi się to nie podoba. Ja lubię te rury wystające. Jeżeli są fajnie zrobione, fajnie wyprofilowane, mi się to podoba. Ale okej, no dobra, nie ma rur. Natomiast jeśli chodzi o tył auta, nie wiem, coś jest w tym tyle takiego, że nie robi to na mnie wrażenia. Nie to, że jest brzydki, że mi się nie wiadomo jak czepiał, ale przód samochodu dużo bardziej mi się podoba. Bagażnik, kurczę, jest nawet pojemny. Mam kurtkę, mam plecak, ale no zobaczcie sobie, jest w miarę miejsca. Czy ta wersja ma zamykanie na nogę? Nie ma. Dziadostwo. Uważam, że coś takiego powinno być aktualnie standardem. Nie jest to siódemka, ale to jest piątka. To jest dalej już wysoka półka z marki BMW. Cholera jasna. Naprawdę nie możemy sobie nogą... A może otworzyć chociaż możemy? Nie. Nie możemy również otworzyć. No, taka wersja. Pewnie są wersje, w których można, natomiast w tej nie można. Ja uważam, że powinno we wszystkich, to już powinien być standard. Czy do cholery jasnej wyobrażamy sobie, żeby na przykład szyby były otwierane na korbkę? Raczej nie, ponieważ standardem są już elektryczne szyby. Nikt dzisiaj nie powie, o, mam elektryczne szyby w aucie. Wow, naprawdę? Tak, naciskam guzik i się same otwierają. Kurczę, dzisiaj to właściwie można by było zaszpanować na odwrót. Zobacz, mam szyby na korbkę. Kręcę sobie korbką i się otwierają. Ktoś by powiedział, o kurde, ale przewózka chamska, kurna. Znudziły mi się te frajerskie przyciski.
korbka, to jest to. A masz gramofon? Jasne, że mam. No i korbkę. A gramofon na korbkę masz? Nie, gramofon mam akurat na guzik. Te klamki, okej, schowane. Teraz jest taka moda w wielu autach, że klamki są zrobione w ten sposób, że w ogóle wchodzą w drzwi samochodu. No tu mamy takie coś, że możemy sobie włożyć rękę i je tak wyciągnąć. No, fajne, niefajne. No, nie wiem, można o tym wspomnieć, nic niesamowitego. Zapraszamy do środka, proszę bardzo. Tyle jest miejsca w środku. Czy to jest dużo miejsca? No to jest jednak dużo mniej miejsca niż w siódemce. No to w ogóle nie ma żadnego porównania, ale trzeba pamiętać, że nowa siódemka jest już siódemką longiem, a właściwie chyba nawet jest większa niż stary long, więc nowa siódemka jest naprawdę autem bardzo dużym. Natomiast no, auto jest takiej wielkości, jakie jest i prawdopodobnie nie da się tu znaleźć więcej miejsca. No dobra, spróbuję usiąść, zobaczymy jak ja się mieszczę w ogóle. Nie no, mieszczę się, no to nie jest coś takiego, że ojejku, tutaj jest niewygodnie, źle. Nie, jest spoko, ale no, też nie możemy powiedzieć, że jest jakiś całkowity luz. Pewnie ta osoba po mojej stronie będzie miała więcej miejsca, ponieważ osoba towarzysząca z przodu może nie będzie odjeżdżała fotelem aż tak mocno. Natomiast no, to nie jest jakaś wielka limuzyna. O, tu jest takie coś. Nie wiem, do czego to służy. Tu się pyrga kierowca. Chyba do tego. Nie wiem, ale fajne. No. O, można tutaj schować coś, nie wiem co, coś co ludzie chowają. Ja bym nic nie chował, jednak jakbym szukał tego co ty schowałeś, to pewnie o to zasugerowałoby mi, że może to co ty schowałeś być tu. Więc ja bym tu nic nie chował. Nic, czego inni szukają. No a tu jest wejście na USB-C. Fajnie, za to piąteczka. Tu też jest wejście, tu też jest wejście i tu też jest wejście. Cholera po cholerę tyle wejść z tyłu, to co to jest? Miejsce właściwie na dwie osoby, na trzy, no w porywach, a miejsca jest aż na ładowanie czterech telefonów. Nie wiem, może ktoś ma takie potrzeby. Aha, no dobra, no jest miejsce, proszę bardzo, na kubeczki. Na kawę. I takie coś, żeby można było to wyciągnąć jakoś normalnie. To dobrze. W mojej starej siódemce takiego czegoś nie było, wbrew pozorom przydatna rzecz. Za to duży plusik. No i jak tu wysiąść? No da się wysiąść. Proszę Państwa, teraz Wam coś pokażę, od czego ja leciutko zwariowałem. Fajny, przyjemny dźwięk, zachęcający nas do wejścia. Super. No i patrzcie, no i jesteśmy w piątce. No jakby nie było, jednak nie w najtańszym samochodzie. Jest to druga co do wielkości limuzyna od BMW. I mamy tutaj taki motywik. Jak chcemy sobie przesunąć ten fotel, to wyobraźcie sobie, że mamy tu, o tu, nie, nie to, żebyście sobie nie pomyśleli, że o to, o nie. Tu mamy taką wajchę, czekajcie, o tu, po tej stronie i normalnie tą wajchę podnosimy do góry i o, i sobie przesuwamy. Zajebiste, co? Ale mistrzostwo. Fajnie, no nie? Piątka, nowiutka piątka, no rozumiem, że nie w tej bogatej wersji. No naprawdę? Naprawdę w dzisiejszych czasach w piątce jeszcze jednak przesuwanie na to pozgredzono silniczka. Tu można tylko, o, tu można sobie, o, fajnie. Szkoda, no w tym przypadku, skoro już poszliśmy w retro, to brakuje mi tej gały do pokręcania po prostu. To i jeszcze pokrętła do szyb i uważam, że już mielibyśmy tak zwaną standaryzację. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że tu był jakiś koncept. A tutaj nie wiadomo o co chodzi. Trochę elektroniki, trochę manualu. Okej, rozumiem. To jest jak nowoczesne syntezatory. To jest połączenie cyfry z analogiem. Przepraszam, odszczekuję wszystko. Hau, hau.
tak sobie siedzimy. Wykonanie tego wszystkiego, o, na przykład tutaj tych przycisków zamiast korbek, strasznie mi się to nie podoba. Takie sobie te przyciski są, nie są takie jakieś super. To jest w miarę ładne, to jest w miarę okej. To jest takie, może być. Jeśli chodzi o panel, panel jest taki, jaki teraz jest w BMW-kach. Taki szeroki, spoko, ten panel jest ok. No i wiecie co, jest jedna rzecz, którą ja bardzo lubię w samochodach BMW. Kierownica. Kurde, lubię ją. Jest masywna, naprawdę to się fajnie trzyma. Spoko obsługuje, tutaj dajemy głośniej, ciszej, odbieramy telefon. W tej wersji, no akurat to jeszcze od biedy rozumiem, nie ma wyświetlania wszystkiego na szybie, to jest pewnie dodatkowa opcja. Ja bardzo lubię tą opcję. Lubię jak część informacji, czyli gdzie jedziemy, prędkość, takie podstawowe rzeczy, jak również na przykład osoby, do których dzwonimy, czy dzwoniły do nas, wyświetlają się na szybie. Tutaj tego nie ma, no, ale to rozumiem, akurat to rozumiem, że może być w dodatkowej opcji. To jest dla mnie do zrozumienia. No i co mamy? Tutaj mamy taki już też nowoczesny panel od BMW. No teraz jest na przykład, o, taki włącznik. No okej, okay. Tutaj sobie zmieniamy głośniej, ciszej, włączamy, coś włączamy, tutaj chodzimy między różnymi funkcjami na naszym ekraniku. To jest ok. No i jedna rzecz. I zmiana tutaj ustawień skrzyni biegów. O, to. Ja to bardzo lubię. Mówię na to pieszczotliwie łechtaczka. To po prostu łechta moje ego. Podoba mi się to. To jest fajne rozwiązanie. Nie wiem po cholerę kiedykolwiek były te wajchy jakieś takie. Nie wiadomo co tutaj. Ten, no, nie można pyk, pyk paluszkiem. Moim zdaniem to jest bardzo spoko, bardzo fajne rozwiązanie. Jeszcze jedna rzecz, tu oczywiście jest coś, żeby schować coś. Ok. Spóźniłem się, źle wybiłem rytm. Ale działa, ale to nie jest oczywiste. Zdarzało mi się w niektórych autach, gdzie wcale to tak sprawnie nie działało. Także znowu duży plus dla marki BMW. No i oczywiście miejsce na kubki i bardzo dobre miejsce na telefon. I wiecie co? To jest też duży props, bo kto dzisiaj nie używa telefonu, no chyba wszyscy mają swojego smartfona. Natomiast dalej bywają firmy, w których nie wiadomo, gdzie tego smartfona położyć. Jak na przykład w Audi Q8, którą nie tak dawno temu jeździłem i nie wiadomo, gdzie po prostu położyć telefon. Nie lubię go trzymać w drzwiach, a tutaj wszędzie spadał. No, tak. Zawsze zastanawiam się, do czego służy dane auto i jaka myśl przyświęcała konstruktorom danego samochodu. No cóż, ja uważam, że BMW 5 jest po prostu autem do jazdy codziennej, do codziennego użytkowania. Na przykład po to, żeby pojechać sobie do warzywniaczka na ulicy Składowej w Warszawie, który to, muszę Wam powiedzieć, że jest otwarty 2-4 na dobę, 7 dni w tygodniu. I ja tam czasami jeżdżę po prostu sobie nawet w nocy, żeby kupić sobie troszkę warzywek, mniej owoców, bo ograniczam, ale jakieś tam borówki amerykańskie, czemu nie? Podobno to jest całkiem w porządku i borówki amerykańskie można jeść. Zespołu, niesamowitego zespołu młodych ludzi, którzy będą żyli wiecznie, którzy już niedługo wydają płytę. Nie wiadomo dokładnie kiedy, czy to będzie w maju, czy w czerwcu, czy... ale wydadzą płytę i o, taki nostalgiczny numer Wam zapodam. A przy okazji sprawdzimy sobie sprzęt audio od firmy Harman Kardon. Numer nie jest jeszcze zmiksowany tak do końca, ale i tak brzmi dobrze. Kukurydziane flipsy, cynamonem gryzi, na kasecie filmy, jajka łapie film. Haribo miski, na
zestaw do Miki, na schodach benzyny, kulki robią klik. Kulki robią salto. Kulki robią klik. Klik, klik. Miki robi salto. Aha. Kulki robią klik. Klik, klik, klik. Pakuję kanapki, biegnę na autobus. Jeszcze nie odjechał, ziomy trzymy drzwi. Mamy matmę, nie umiemy znowu. Idziemy na blałę, dzisiaj będzie chill. Kogę mogę z mlekiem. Kokosowy mus. Mus, mus. Czego bąs i miśki. Aha, aha. Paczka z F-u przyszła znów. Ta jest. Tik tak jest bez eksu. Jeszcze nie było fleksu. Lecę z baltony. Wystarczy wam. Resztę poznacie, jak już wyjdą płyty, klipy i inne świetne rzeczy, a my idziemy na szybciutkie zakupki do warzywniaczka. Niech was nie zmyli sklep monopolowy, bo to jest przede wszystkim warzywniaczek i to jest najważniejsze. Chodźcie. Patrzcie, tulipany po 2 złote, są też po 3. Nektarynki. Nie, nektarynki dzisiaj nie. O! To sobie wezmę. To jest sklep z zabawkami dla starszych osób? Dla młodszych osób. Samo zdrówko, patrzcie. Na to bogactwo. Patrzcie na to bogactwo. A! Wezmę sobie jeszcze to. I wodę sobie też wezmę. I kolejeczka. Ale w tym przypadku warto postać. Nie będzie za długa, ani nie będziemy stali za długo. O! Ha! Ha! Odszykuję, jednak ma otwieranie. No zwariowałem, wcześniej nie działało, a teraz zadziałało. Także hał, hał, hał. Przepraszam bardzo za podłe słowa, które powiedziałem. Jednak to działa. Okej. No dobra, sprawdzimy, czy się zamyka. Tak już dobrze nie ma. Proszę Państwa, wjeżdżamy na autostradę, żeby przetestować piąteczkę. Troszkę parametrów trzeba podać, czyli totalne nudy. Na szczęście nie pokazywałem Wam w tym odcinku silnika i jestem z siebie dumny, bo jest to miejsce, do którego nikt nigdy nie powinien zaglądać oprócz mechanika. No dobrze, więc tak, 208 koni mechanicznych. 7,5 do setki, napęd RWD. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, co to jest i jeszcze do niedawna nie wiedziałem, ale kolega Oskar sprawdził i się okazuje, że to jest napęd na tył. Więc tak jak to BMW miewają, no co no, bezsensowny napęd. Uważam, że napęd na tył powinien występować tylko i wyłącznie, jeżeli jesteśmy drifterami. No to, ale to auto się jakoś nawet tak zbiera, no to nie jest jakaś tragedia tak w ogóle. Jak się nim jedzie, to nie jest tak, że w ogóle, że nic. Jedzie, no coś jedzie, no. Dodaje gazu i w ogóle, no. A, no ma CarPlaya, no ale to chyba samochód dzisiaj, to nie wiem, chyba wszystkie samochody mają CarPlaya. Ten model jest w ogóle z 2024 roku, więc naprawdę nowy. No i co? Powiem Wam, że to auto, to jest takie auto akuratne. To jest, kurde, no mógłby mieć większy silnik i no już, żeby nie było tej sytuacji, że musimy sobie ustawiać ręką fotel, ale spoko samochód, no. Przede wszystkim w ogóle to się go fajnie prowadzi.
Ja nawet nie czuję jakoś bardzo mocno tego napędu na tył. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu to auto jest słabe, jeśli chodzi o konie mechaniczne. No to umówmy się, tam te dwulitrowy silnik i tak dalej, no to nie jest żadna moc, więc ciężko tutaj mówić o tym, żeby to był jakiś bardzo zrywny samochód, ale też nie można narzekać, że to w ogóle nie jeździ. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś potrzebuje takiej dosyć ekonomicznej wersji, to jest spoko opcja. Aha, teraz właśnie przyszło mi do głowy, że powinienem wiedzieć, ile to pali. Nie wiem, no ile to może palić. 6 litrów pewnie to pali. Po prostu w montażu napiszemy wam, o tutaj ile pali. O tu sobie popatrzcie, ile on pali. O tu. Pewnie pali więcej niż mówią, ale co tam. Kurde, fajnie się prowadzi ten samochód, to jest najistotniejsze. Hamulce też są wystarczające do tego auta. Wiadomo, że to nie jest jakieś nie wiadomo co, ale są całkiem spoko. Opony były dosyć grube, nie były jakieś specjalnie niskoprofilowe, co też uważam za spoko, bo jednak dalej gdzieś tam jakieś dziury u nas w Polsce występują. W związku z tym fajnie, jak auto wybiera te dziury. Wybiera je również całkiem nieźle zawieszenie. To nie jest jakieś nie wiadomo jakie zawieszenie, nie widzę tutaj przycisku Adaptive, który występuje w BMW-kach, natomiast wybiera auto drogę naprawdę spoko. Możecie sobie wypożyczyć taki samochód w firmie cylindersi.pl. W niektórych przypadkach dzisiaj wcale nie jest łatwo umówić się na jazdę próbną. Także można sobie, a jeżeli to jest jazda próbna, to też często z kimś z salonu, kto gdzieś tam was trochę przewiezie, może da się trochę przejechać. Zupełnie inna sytuacja, jak wziąć sobie takie autko na przykład na dobę i popróbować nim jazdy, zobaczyć, czy to jest fajny samochód na przykład do nabycia. Bo mi się wydaje, że to jest praktyczne auto, to jest praktyczny samochód do używania. Kurde, powiem wam nawet tak, że gdyby to auto było mocniej dojechane, jeśli chodzi o po prostu model, o silniki i o dodatki, no to ta piątka już w ogóle mocno zyskiwałaby w moich oczach. Kurde, no, spoko wóz. Tak, patrzcie, co tak fajnie jedzie po łuku. Kierownica skręca. Nie no, podoba mi się. A, i ma jedną super rzecz. Obejrzyjcie mój odcinek z Filipem Kosiorem, z lektorem polskim i zobaczycie, jak jeździmy sobie po Warszawie w nocy i jak dobre jest oświetlenie, jak dobra jest tutaj lampka i będzie nas całkiem nieźle widać jak na tą noc. A nie jest to wcale taka oczywista sprawa, bo jest wiele samochodów, które na przykład to oświetlenie wewnętrzne auta ma dosyć dziadowskie. Tu jest naprawdę ono super. No i jest panoramiczne coś tam. O, a tak coś się zamyka. A czemu tego tak... A, można przycisnąć i on wtedy się sam zamyka. Fajnie, co? Fajnie. Nie ma szyber dachu, ale no cóż, to jest panoramiczny dach. Może nawet, nie wiem co jest lepsze. No nie można ręki wyjąć przez szyber dach, ale można na przykład pierdzielnąć zimny łokieć. Ja zawsze robię tak w czasie zimnego łokcia.
polecam. Fala. O, szczególnie lubię, jak w odpowiednim momencie wchodzi mi to powietrze pod rękę i wybija ją do góry. Coś świetnego. No. Karetka. No i korki. Na to jeszcze nie ma patentu. Ale może już niedługo będzie. Dziękuję. Pozdrawiam. Essa.